Tekst manny na 14 marca, lepszy jest nierychły do gniewu niż mocarz, a kto panuje sercu swemu, lepszy jest niż ten, co zdobył miasto, przypowieści Salomonowe rozdział 16, werset 32. Komentarz parauzyjny. Chociaż gniew w postaci nienawiści, złośliwości, walki oraz zazdrości powinien być usuwany przez wszystkich którzy starają się być kopiami drogiego Syna Bożego, gniewy w znaczeniu sprawiedliwego oburzenia przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko grzechowi w jego różnych formach jest właściwy. Powinno się go okazywać z wielkim umiarem i wspierać miłością. Istnieją jednak okoliczności, w których nieodczucie oraz nieokazanie sprawiedliwego gniewu byłoby złem. Reprint numer 2068 Komentarz Epifaniczny Powodem, dla którego powolni do gniewu są lepsi od mocarzy, jest miłość i współczucie, pobudzające do brania pod uwagę słabości drugich, do czego mocarz nie byłby skłonny. Powodem, dla którego ten, który panuje nad swoim sercem, jest większy od tego, który zdobył miasto, jest to, że wysiłek wyparcia szatana, świata i ciała z fortecy serca wymaga większej wytrwałości, waleczności oraz lepszej strategii od wytrwałości, waleczności i strategii tego, który zdobył miasto. Takie panowanie nad sobą jest prawdziwym podbojem. Równoległe cytaty według Proksekładu Biblii Gdańskiej. Przypowieści Salomonowe rozdział 25 werset 28 Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Pierwszy Koryntów rozdział 13 wersety 4 i 7 Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. Wszystko okrywa, wszystkiemu uwierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Drugi Korentów rozdział szósty wersety od czwartego do szóstego. Ale we wszystkim zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach. W niedostatkach, w utrapieniach, w razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach, w czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w dobrotliwości, w duchu świętym, w miłości nieobłudnej. Galatów rozdział 5 wersety 22 i 23 Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój. Nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. Efezów rozdział czwarty, wersety pierwszy, drugi, dwudziesty szósty, trzydziesty pierwszy i trzydziesty drugi. Proszę Was, Tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Ze wszelaką pokorą i cichością, i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości, gniewajcie się, a nie grzeszcie, słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Wszelka gorzkość i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was, ze wszelaką złością, a bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi. Miłosierni, odpuszczając sobie, jako Wam Bóg w Chrystusie odpuścił, Kolosensów, rozdział pierwszy, werset jedenasty, wszelką mocą umocnieni, będąc według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Rozdział trzeci, wersety dwunasty i trzynasty, Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży. Święci i umiłowani, wnętrzności i miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset szesnasty, alem dlatego miłosierdzia dostąpił. Aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość, na przykład tym, którzy nią wierzyć mają ku żywotowi wiecznemu. Drugi Tymoteusza rozdział 3 werset 10. Aleś ty doszedł nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości. Rozdział 4 werset drugi, Każ słowo Boże. Nalegaj w czas albo nie w czas, strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Pierwsza Samuelowa rozdział 10 werset 27 Lecz ludzie niepobożni rzekli, cóż, tenże nas wybawi? I wzgardzili nim, ani mu przynieśli darów, ale on czynił, jakoby nie słyszał. Rozdział 24 Wersety od 1 do 15, A tak wyciągnął stamtąd Dawid, i mieszkał na miejscach obronnych Engaddy. I stało się, gdy się wrócił Saul z pogoni za Filistynami, powiedziano mu, mówiąc, Oto, Dawid jest na puszczy Engaddy. Wziąwszy tedy Saul trzy tysiące mężów przebranych z wszystkiego Izraela, Poszedł szukać Dawida i mężów jego po wierzchu skałku z dzikich, i przyszedł ku oborom mowczym, które były podle drogi, kędy była jaskinia, do której wszedł Saul na potrzebę przyrodzoną, a Dawid i mężowie jego siedzieli po stronach jaskini. I rzekli mężowie Dawidowi do niego: Oto dzień, o którym ci powiedział Pan, oto ja dawam nieprzyjaciela Twego w ręce Twoje, a uczynisz mu, jako się będzie podobało w oczach Twoich. Wstał tedy Dawid, i użnął po cichu kraj płaszcza saulowego. I stało się, że uderzyło Dawida serce jego, przeto że użnął kraj płaszcza saulowego. I rzekł do mężów swoich, uchowaj mi tego Panie żebym to uczynić miał panu memu pomazańcowi pańskiemu, żebym miał ściągnąć nań rękę moją, ponieważ jest pomazańcem pańskim. I przełomił Dawid mężę swe słowy, a nie dopuścił im powstać przeciwko Saulowi. Zatem Saul, wstawszy z jaskini, poszedł w drogę. Potem też Dawid wstał i wyszedł z jaskini, a zawołał za Saulem: Mówiąc, królu, panie mój. Tedy się obejrzał Saul-Nazad, a Dawid schyliwszy się twarzą ku ziemi, pokłonił się. I rzekł Dawid do Saula, czemuż słuchasz powieści ludzi mówiących, Otóż Dawid szuka twego złego, oto, dnia tego widzą oczy twoje, że cię był podał pan w ręce moje w jaskini, i mówiono mi, abym cię zabił, alem ci sfolgował, i rzekłem, nie ściągnę ręki mojej na pana mego, bo jest pomazańcem pańskim. Oto, ojcze mój, obacza oglądaj kraj płaszcza twego w ręce mojej, że gdym użynał kraj płaszcza twego, nie zabiłem cię. Pozna ja obacz, że nie masz w ręce mojej złości i nieprawości, a nim zgrzeszył przeciwko tobie, a ty godzisz na duszę moją, abyś mi ją odjął. Niech rozsądzi pan między mną i między tobą, a niech się zemści pan krzywdy mojej nad tobą, lecz ręka moja nie będzie na tobie. Jako mówi przypowieść starodawna, od niezbożnych w nie idzie niezbożność, przetoż ręka moja nie będzie na tobie. Za kimże wżdy wyszedł król izraelski? Kogóż gonisz? Psa zdechłego? Pchłę jedną? Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety od 12 do 14. A gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Tedy mu rzekł Piłat, Nie słyszysz, że jako wiele przeciwko tobie świadczą? Lecz mu nie odpowiedział i na jedno słowo, takiż się starosta bardzo dziwował. Pierwszy korentów rozdział dziewiąty wersety dwudziesty i dwudziesty siódmy. A każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga, o nic wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nie skazitelną. Ale karze ciało moje i w niewolę podbijam, abym znać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Tytusa rozdział drugi, werset drugi

Lektura uzupełniająca, reprint numer 5635. Pytania, czy w tym tygodniu byłem, byłam nieskwapliwy, nieskwapliwa i panowałem, panowałam nad sobą, w jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.